W minioną sobotę w bełchatowskiej Galerii Olimpia zorganizowano moc atrakcji dla najmłodszych. Wszystko z okazji Dnia Dziecka. Tym razem tematem przewodnim były dinozaury. Przygotowaliśmy 4 strefy na terenie galerii, w których każde dziecko może skorzystać z różnych aktywności. W strefie pierwszej może wykonać przy pomocy naszej animatorki dmuchane zwierzątko. W strefie drugiej nasze animatorki wykonują malowanie twarzy. Trzecią strefę nazwaliśmy strefą słodkości, gdzie z naszego wózka można poczęstować się watą cukrową w rożku. Finałem akcji jest strefa piniat znajdująca się za mną, gdzie każde dziecko może rozbić piniatę wypełnioną słodkościami. Przy każdym z 4 punktów ciągnęły się długie kolejki. Zainteresowanie było ogromne. Całkiem niedawno przyszliśmy, no czekamy w kolejce do malowania twarzy, ale zadowolona, mimo czekania. Nie nudzi się? No wiadomo jak to dziecko, ale myślę, że potem wyjdzie zadowolona i pójdziemy dalej szukać czegoś ciekawego. Mamy temat dinozaurów, ale teraz będę malować dziewczynce kotka. A właśnie, jak dużo chętnych jest do Was, bo ponoć bardzo dużo. Tak, są długie kolejki. Wyrabiacie? Wyrabiamy, jakoś dajemy radę. Większość dzieciaków co sobie życzy? Większość to głównie dziewczynki, no to kotki, motylki, rzeczy w tym stylu. A u mnie jest to jest ze słodyczami, oczywiście w ramach zdobytego stempelka można się poczęstować watą cukrową. Duże zainteresowanie? Duże, naprawdę duże. Czyli najpierw trzeba wykonać jakąś pracę, otrzymać stempelek, jak to wygląda? No, dostaje się mapkę i po prostu trzeba z nią podejść, ja przybijam stempelek i można się poczęstować. I tak to działa w innych stoiskach. Myślę, że balony to jest taka właśnie uniwersalna dosyć właśnie zabawa dla dzieci. Co to z tego za dinozaur będzie? Bo widzę, że takie... pistolet. To będzie pistolet? Da się z balona zrobić pistolet? Da się. Wszystko się da. No właśnie, z czego dzieci się cieszą najbardziej? Czego sobie życzą? No głównie są to pieski, kotki, czasami jakieś inne zwierzęta, żyrafy, słonie, ale właśnie jakieś też pistolety, miecze na przykład. W programie przygotowanym z okazji Dnia Dziecka wzięły udział całe rodziny. Było słodko, kolorowo, no i z balonami.